Cześć. Pytacie w komentarzach o rozgrzewkę przed treningiem w wodzie. Dzisiaj specjalnie dla Was trzy najlepsze ćwiczenia. Zaczynamy. Rozpoczynamy od pozycji podporu przodem. Brzuch i pośladki mocno napięte. Wykonujemy powolną retrakcję łopatek, czyli ściąganie do tyłu i przybliżanie do siebie. Następnie krótką pauzę, następnie powolną protrakcję, czyli wypchnięcie łopatek i oddalenie od siebie i ponownie krótką pauzę. Stajemy ze stopami na szerokości bioder. Skierowane są one lekko do zewnątrz. Wykonujemy przysiad z uniesieniem ramion w górę, nie zapominając o mocno napiętym brzuchu i kierowaniu kolan do zewnątrz. Bardzo dobrym ćwiczeniem rozgrzewkowym jest klasyczna pompka. Rozpoczynamy od podporu przodem. Pamiętając o mocno napiętym brzuchu i pośladkach, wykonujemy powolne zgięcie ramion w łokciach w celu zbliżenia się do podłogi. Następnie dynamiczny wyprost. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.